17 stycznia w Filharmonii Lwowskiej odbył się koncert kolędy Pospieszalskich. Pospieszalscy to jedna z najbardziej znanych muzycznych rodzin w Polsce. 15 wykonawców o tym samym nazwisku zagrali najpiękniejsze kolędy wraz z orkiestrą smyczkową złożoną z muzyków z Polski, Ukrainy i Białorusi. Występ poprzedziła uroczystość wręczenia odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej Tarasowi Hrudowemu, dyrektorowi sali koncertowej Filharmonii Lwowskiej. W programie koncertu kolędy zabrzmiały nie tylko w tradycyjnym, ale również jazzowym wykonaniu. Doskonały efekt artyści uzyskali dzięki wplataniu w kolędy muzyki Fryderyka Chopina i Karola Szymanowskiego. Nie zabrakło także ludowych oraz folkowych aranżacji, w tym gorących południowych melodii. Rodzina Pospieszalskich, muzykując razem, pokazuje prawdziwe piękno świąt Bożego Narodzenia. Ja myślę, że ten koncert nam bardzo dużo wszystkim dał. Po pierwsze, pokazał tę wartość rodzinnego kolędowania. Ja jestem pewna, że każdy, kto spędzał święta w domu, ma jakieś swoje wspomnienia, nawet jeśli te lata najlepsze już minęły, to gdzieś w sercu każdego z nas to wspólne kolędowanie zapada. Rodzina Państwa Pospieszalskich dała nam przykład, że warto być razem, że rodzina to jednak rodzina i że nikt nigdy nic lepszego nie wymyślił, a poza tym to jest fenomenalne, jak bardzo oni są utalentowani, jak potrafią bawić się muzyką, jak potrafią tę zabawę przekazać innym. Lwowska publiczność gorąco przyjęła występ artystów, dołączając do wspólnego kolędowania. Emocje, można powiedzieć, przepełniają takie wspaniałe kolędy, wszystkie kolędy, które znamy. W takiej interpretacji jeszcze ich nigdy nie słyszałam i z zadowoleniem śpiewałam, z zadowoleniem słuchałam i naprawdę jestem szczęśliwa, że mogłam być dzisiaj na tym koncercie. Zespół Pospieszalskich występował z koncertem kolęd 3 lata temu w Katedrze Lwowskiej. Kościół ma swój niepowtarzalny klimat, ta duchowa przestrzeń inspiruje do tego, żeby grać pieśni, utwory, które są modlitwą. Tak? To jest dla nas bardzo ważne, że my ciągle jednak traktujemy, że to nie jest utwór artystyczny, to nie jest występ, to nie jest coś pod tytułem wydarzenie estradowe. To jest kawałek takiego naszego doświadczenia wewnętrznego i staraliśmy się pokazać, że to jest naprawdę żywe, że to z nas wychodzi. Ta informacja o tym, że Jezus Chrystus przyszedł po to, żeby nam dać nowe życie, to jest najpiękniejsza rzecz, jaką możemy się dzielić ze wszystkimi ludźmi na świecie. Piękna sala, więc koncert bardzo ciekawie brzmi, zwłaszcza dla muzyki akustycznej, może mniej dla tej naszej hałaśliwej, ale mieliśmy świetnego akustyka i myślę, że bardzo dobrze brzmiało i lubimy grać po prostu tutaj na wschodzie dla Polonii, dlatego że ten odbiór muzyki kolęd jest taki szczególny. Koncert we Lwowie był jednym z cyklu kolęd pospieszalskich. Rodzina do końca stycznia wystąpi w innych miastach w Polsce i poza granicami kraju.